Cześć, witam na swoim kanale. W tym odcinku porozmawiamy na temat podatku Belki. Co to jest i dlaczego podatek Belki to jest złodziejstwo? Otóż podatek Belki był wprowadzony ponad 20 lat temu. Miał być wprowadzony na chwilę. Natomiast został już z nami praktycznie na stałe. Podatek od zysków kapitałowych, z którym inwestor powinien podzielić się skarbem państwa niezależnie od teoretycznie wypracowanego zysku. Natomiast tym podatkiem jest akurat taki problem, gdyż on opodatkowuje pieniądze, które zostały wcześniej opodatkowane, gdyż no po prostu tak jak inwestor, który chciałby sobie dodatkowo zwiększyć ilość swoich środków na giełdzie, no to przeznacza na nią pieniądze, które pochodzą z jego pracy, które były wcześniej opodatkowane, czy chociażby działalności gospodarczej. Natomiast podatek Belki jest też niesprawiedliwy dlatego, że inwestor i tak go musi zapłacić, obojętnie od tego, czy osiągnął zysk, czy poniósł stratę. Więc przykładowo, w roku 2022 taki Kowalski chciał sobie zarabiać na giełdzie, no i akurat trafił w myk, gdzie były dosyć spore zawirowania. Najprościej rzecz mówiąc, tani kupił, drożej sprzedał. No i sobie przykładowo kupił akcję za 100 tysięcy złotych, natomiast sprzedał je z zyskiem za 110 tysięcy złotych. No i tutaj mamy czysty zysk w wysokości 10 tysięcy złotych. No to od tej kwoty powinien podzielić się z fiskusem aż 19% podatkiem. To jest podatek ryczałtowy, czyli powinien zapłacić jakieś 1900 złotych. Zrobiłem zer. No i co się dzieje, jak taki inwestor ponosi straty? No, jest przewidziane to, że oczywiście można rozliczyć stratę w tym samym roku podatkowym albo w kilku, albo w następujących. Natomiast oczywiście to jest bardzo piękny przykład, pożądany przez wszystkich inwestorów, że z każdej inwestycji wychodzi się z zyskiem, a nie stratą. Natomiast no, czasami są takie sytuacje, że no, generalnie akcje przykładowo spadły, i nie widzi szans na to, żeby one się odbiły, albo potrzebuje pieniędzy i po prostu chce cokolwiek z tej giełdy wcisnąć. I przykładowo sobie miał jeszcze jedno takie akcje i sobie je kupił za kwotę 2000 zł. Natomiast niestety sprzedał je ze stratą. Wtedy, kiedy spadło połowę, sprzedał je za 1000 zł. No i czyli tutaj mamy stratę w wysokości 1000 zł w przypadku tej inwestycji. Tak jak powiedziałem, może to rozliczyć sobie w tym roku podatkowym, może w kolejnych. Tu równie dobrze mógł być 1000 zł straty z poprzedniego roku. No i teraz pytanie, czy on sobie może na przykład ten 1000 zł straty sobie rozliczyć z tym PIT-em? O, nie może, byłoby zbyt pięknie. Wtedy by ten podatek Belki może byłby troszkę mniej niesprawiedliwy. On ten 1000 zł straty sobie może odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli tutaj od 10 tysięcy minus 1000 zł i razy 19% PIT, czyli tutaj mamy te 9 tysięcy. Razy te 19. Wtedy nam PIT wychodzi 1710 zł PIT.